Takie przypomnienie przed odcinkiem, że live odbywają się u mnie teraz na serwisie Twitch w godzinach 18, wtorek, czwartek oraz sobota. Serdecznie Was zapraszam. Tak, czyli dzisiaj mamy streama. Imperator Rom 2.0. Jakiś czas temu... A nie, to nie to. O, to to. Tak, powiedzieliście, że chcecie zobaczyć materiał z Imperator Rom po aktualizacji 2.0. No więc kim ja jestem, żeby Wam odmówić? Bierzmy się do roboty. Ten patch zmienił naprawdę sporo, ale najważniejsze to to, że mamy wreszcie tooltipy do tej gry. Teraz jak sobie najeżdżamy na coś, no to o, już wszystko jest, no nie, nadal nie jest wytłumaczone i musimy korzystać z Wikipedii, żeby dowiedzieć się szczegółów. Ale jest nadzieja, że kiedyś to jednak poprawią. Format odcinków będzie półporadnikowy, sporo już rozgryzłem na temat tej gry, ale wciąż pewnych mechanik nie ogarniam, więc liczę na Waszą pomoc w komentarzach. Witam Cię Imperialisto, tutaj Lukas. Mając bogate doświadczenie w tej grze, czuję się nie tylko królem tej gry, ale też imperatorem. A, i czytałem jeszcze Wikipedię. Żeby zapoznać się z mechanikami, wybierzmy jeden z najtrudniejszych krajów dostępnych w tej grze. A już bez ironizowania, Rzym naprawdę jest dobrym krajem, żeby powoli zapoznać się z kolejnymi mechanikami tej gry. Wielki redesign przeszedł cały interfejs użytkownika i wykasowano całą manę. Tutaj jako mieliśmy wszystkie punkty oratorskie i tak dalej, które zdobywaliśmy, poszły w... No właśnie, i teraz mamy... No coś takiego. Pojawił też nam się wreszcie czytelny panel boczny, gdzie mniej więcej wiemy, co gdzie się znajduje. I to jest super, ale za to w prowincjach tutaj cały czas zostało burdello, bum bum. Tyle tego jest, że nie wiem co, gdzie mam klikać i co tutaj się w ogóle dzieje, więc tego nie ogarniam. Nie ogarniam też governmentu, jakieś stanowiska, trade, o Boże. Nie ogarniam też zakładki familii, tych wszystkich ludzi, po co mi to? Dyplomacja. Przez 20 godzin, jak grałem w tą grę, nie zajrzałem tu ani razu, więc nie będę zaglądał tutaj dalej. Za to ogarniam już ekonomię. Płaćcie więcej, płaćcie mniej. Na szczęście cała mechanika kultury przeszła w tej grze totalny redesign i jest o wiele łatwiejsza do ogarnięcia. Zmienił się też totalnie system armii. Z europkowego zmienił się na taki przypominający troszeczkę Crusader Kingsa. Najemnicy, zatrudni, zwolni, proste. Technologia z modelu przypominającego Stellaris zmienił się w model przypominający Hearts of Iron 4. I najfajniejsza rzecz, która była już chyba wcześniej, to misje. Niektóre nacje tutaj je dostały. I Rzym jest jedną z tych nacji. I oczywiście chcemy rozpocząć rzymski podbój Italii, więc zaczynamy tę misję. Zanim odpauzujemy, warto rozpocząć działania od naszej stolicy. Na początku możemy oznaczyć, jakie chcemy importować surowce. Różne surowce dają różne bonusy dla różnych klas społecznych, albo na przykład do budowania budynków czy armii. Rzym jest fajną prowincją naukową oraz taką troszeczkę militarną, więc na tym się skupię, wybierając surowce. Najfajniejsze jest to, że niezależnie od tego, czy importujecie, czy eksportujecie, zarabiacie na tym i nic was to nie kosztuje. Budynkami, populacją w sumie też teraz się zajmować nie będę, bo musimy najpierw przydzielić tutaj w panelu naszego rządu, jakie chcemy mieć idee. Oczywiście morale naszej armii oraz żeby ta armia szybciej nam się reinforcementowała. I zobaczcie, tutaj zostało nam już tylko oratory. Innowacje to nasza technologia i tak jak wspominałem, no trochę tutaj tego mamy. No i warto się zastanowić, co tutaj chcemy rozwijać, bo bonusy są całkiem okej. Które tutaj dostajemy, w miarę jest to też dobrze opisane, gdzie co mamy. Tutaj na przykład Martial Science to wszystko do oblegania albo do bronienia się. Bardzo to przyspiesza progres siege'owania, dlatego jak planujemy toczyć dużo wojen, fajnie jest to sobie rozwinąć. Będę też chciał dość szybko wprowadzić dyktaturę, dlatego tutaj o, pokazuję Wam to. Jest taka odnoga dotycząca właśnie wprowadzenia tej formy rządów. Przydaje się też tutaj Census Data, taka fajna inwestycja, która daje nam więcej populacji oraz parę tam dodatkowych minusów dla Rzymu, a resztę pozwolę sobie właśnie wrzucić w militarne rozwinięcia, które przyspieszą właśnie całe siege'owanie. Chociaż jak teraz się zastanawiam, to lepiej byłoby wydać punkty w odnodze religijnej, ponieważ tam mamy dużo rozwinięć do asymilacji kultury oraz nawracania religii, a to będzie głównie spowalniało nasze podboje. No ale co się już kliknęło, to się nie odkliknie. Co do technologii, skąd ją bierzemy? To teraz bardzo w skrócie.
Bazowe punkty pozyskujemy od Nobelsów oraz Citizenów. Potem na te punkty ma wpływ zadowolenie tych populacji oraz wydajność tych populacji, którą możemy zwiększać na przykład budynkami. Następnie duży wpływ ma jakość naszych tutaj doradców z różnych dziedzin naukowych. Im mają wyższe modyfikatory, tym więcej dostajemy ostatecznie. Przykładowo wymieńmy sobie tego pana na tego pana i widzicie, zwiększyło się do 80%. Przy czym nie jest to aż tak łatwe, ponieważ musimy nagle zadowalać jakieś rodziny. Po co mi to? Na co mi to? To jest jedna z tych rzeczy, których nie ogarniam i nie widzę tego nigdzie dobrze opisanego na wiki, więc jeżeli ktoś coś wie, po co mi ich w ogóle zadowalać lub nie zadowalać, rozpiszcie mi to, proszę. Co do floty, to tutaj na razie zatrudnię typów, których nigdzie nie potrzebuję i są niezadowoleni. O, widzicie, z tej rodziny mamy informację, że nie mają obsadzonych stanowisk, teraz zostali dowódcę floty, z której nie będę korzystał i są zadowoleni. Flota to jest jedna z fajniejszych rzeczy, możemy ustawić, żeby na przykład polowali na piratów. Religia, no i tutaj to bardzo prosto, jeżeli nam zależy na jakichś bonusach, klikamy sobie na nie i możemy je wprowadzić. Na początku będziemy mieli dużo wojen, więc bierzemy oczywiście Marsa i dostajemy następujące bonusy na jakiś tam czas. Każdy bóg ma swoje święte miejsce i o, możemy tutaj zmienić na tych bogów. Może odpauzuj to, Lukas, bo ludzie się na pewno już w tym momencie bardzo nudzą, więc przejdźmy do odpauzowania. Rozpocznijmy więc właśnie naszą ekspansję. No i teraz przez 365 dni będziemy dostawali właśnie eventy związane z ekspansją tutaj naszą we Włoszech, Italii. W każdym z tych eventów będziemy musieli zdecydować, czy kogoś po prostu must be destroyed, czy może jednak zależy nam na tym, żeby nas lubili i wszędzie panował pokój. No a wiecie, jak chcemy pokoju wiecznego, to trzeba wszystko podbić, nie? Wtedy nie będzie wojny, oprócz domowej, ale jak będziemy dobrym władcą, to wojny domowej też nie będzie. I tak musimy co chwilę decydować. Oprócz tego oczywiście będą jeszcze inne eventy. Ale że ta gra nie jest po polsku, jak większość gier Paradoxu, to nawet mi się tego wam pokazywać nie chce. Widzicie, teraz pierwsza misja dała nam claimy tutaj na całe to takie fioletowo-niebieskie państwo zwane Etruria. Etruskowie, Liga Etruska, jakoś tak. Ale z tymi mamy trusa, więc ruszyć ich nie mogę. I tutaj taka dziwna rzecz, tego trusa nie widać na tym panelu, muszę kliknąć na siebie. I wtedy tu mam napisane, że nie mogę ich atakować. Declare war, stability. No, boli. To nie atakujemy. O, i dostajemy misję na południe Italii. Dokładnie właśnie na te regiony tutaj. I możemy wreszcie, no, atakować. Na początku możemy. O dziwo, możemy to zrobić, nie musimy czekać na rozpoczęcie wojny, jak w Crusader Kingsie, podnieść nasze wojsko i przemieścić ku granicy. Nasze wojsko na początku to pospolite ruszenie Levis. Mamy też odpowiednik Men at Armsów, czyli wojska zawodowego, który tutaj jest nazywany legionami. Tylko jeszcze go nie możemy robić, bo to wymaga paru innych spraw, ale o tym dalej. Jak będziemy mogli robić, to wam powiem jak. Więc mamy nasze pospolite ruszenie, które składa się z kohort. Każda kohorta to 500 ludzi, żeby było wszystko łatwo liczyć. Paradoks, tak. No nieważne. Mamy te kohorty. Może zacznijmy najpierw od wielkości tych kohort. Jak to zwiększać? A to zależy bardzo prosto od liczby populacji w naszej kulturze, która ma ten symbol integrated. Możecie też robić integrated innych kultur, ale na początku tego nie radzę robić, ale o tym powiemy po wojnie. Więc im więcej mamy tutaj kultur integrated, tym będziemy mieli więcej tego wojska. Jakość wojska natomiast zależy od tego, im więcej będziemy mieli właśnie tych z wyższych klas obywateli oraz szlachty, tym mamy lepszą jakość wojska. Więc na razie to tak średnio wygląda, ale nie najgorzej. Chyba zrozumiale wojsko opisałem, bo to jest jedna z łatwiejszych mechanik, którą idzie tutaj bardzo łatwo ogarnąć. Z jedną z kolejnych fajniejszych rzeczy jest to, że możemy nawet nie sterować za bardzo naszymi armiami. I na przykład tej mniejszej wezmę, żeby mi Carpet siege'owała prowincję i nie muszę się nią zajmować, a większą będę sterował sobie sam. O, dostaję teraz klejmy na Umbrię, na północ od nas. Pamiętajcie, gdzie ona leży z Europki, nie? Czas właśnie wypowiedzieć pierwszą wojnę, nawet nie wiem jak to państwo się nazywa, no ale możemy to zdobyć. Wszystko jedno, jaki war goal zaznaczymy, tylko żeby zaznaczyć najpierw zajęcie jakiegoś obszaru. Jakoś dużo gorzej działają te pozostałe war goale. Zajęcie obszarów jest chyba najlepszym casus belli, jaki możemy mieć. Dodatkowo po przeciwnej stronie Lucania, no ale to nie jest jakiś duży problem. Za to dla mnie dużym problemem jest to, że nie wiem jak dowiedzieć się, jakim wojskiem może tutaj dysponować mój przeciwnik.
Szczerze mówiąc, tego chyba najstarsi druidzi nie wiedzą. Panel podboju prowincji. No wygląda dość standardowo jak z Europa Universalis 4 lub z Crusader Kingsa. O, pojawiły się armie przeciwnika, więc może nawet tą armię. Na razie cofnę sobie, bo one lubią dostawać stack wipe'a. W ogóle nie patrzę na to, że tu ktoś... O, będzie bitewka! A Lukas zapomniał w tej armii zmienić postawę. No ale nic, doślemy tutaj zaraz posiłki, bo kłódkę mamy, też fajna sprawa. Panel bitwy. Tutaj w zasadzie, no, im więcej morali, tym lepiej, im większa dyscyplina, tym większe straty w morale, z tego co zauważyłem. Jakość armii oczywiście też ma znaczenie, jak i ilość armii przeważnie, ale ta bitwa bez większego problemu jest wygrana, chociaż mamy spore straty. No i tutaj wezmę tak przykładowo szturm. Na ten fort broni go dość mało ludzi, więc też nawet za dużo ich nie straciłem. Zdobyłem prowincję i tutaj fajna sprawa, jak zdobędziecie prowincję, to łapiecie sobie niewolnych ludzi, tak? Nie wiem, czy to jest dozwolone na YouTubie, czy nie, więc wolę na razie tego nie oznaczać. I jednocześnie wszystkie prowincje dookoła powinny taki diamencik tutaj mieć, ale chyba przez to, że mi boty chodzą, to o, ten diamencik i wtedy to wszystko się tutaj powoli zaczyna zajmować. Żeby przejąć ostatecznie kontrolę nad tymi prowincjami, to musimy takie kolumny zdobywać. O, takie kolumny, albo tą kolumnę i wtedy możemy zdobyć taką prowincję w Wargolu. O, tu jest też ta kolumna, musimy ją zdobyć. Mamy też tutaj mapkę, Diplomatic Map, na której widać w ogóle z kim toczycie wojnę i na co macie claimy. Polecam sobie tutaj ten w ogóle panel poustawiać, ja jeszcze jestem w trakcie tego robienia, bo na początku ten panel jest dość ubogi, dużo rzeczy na nim nie widać. Tu widzę, że mam kolejną fortecę do zdobycia, tu widzę wojska przeciwnika, a to mi mówi z kim toczę wojnę, czyli że mogę tutaj przesłać moją dużą armię. No i szykuje nam się kolejne wspaniałe zwycięstwo Rzymu bez większego problemu. O, i widzę, że przeciwnik dostaje karę dorzutów, ponieważ stoi na naszym forcie, właśnie to forcie moich wasali. O których w sumie warto jest mieć w tej rozgrywce, bo dość to ułatwia późniejsze kampanie. Ale znowu, jak macie wasali, to nie możecie zmieniać kultury i wiary i to też jest dość problematyczne potem, więc też warto o tym pamiętać. Nasze wojsko, jak wiecie, toczy bitwę, to dostaje jakieś tam straty i tak dalej. Żeby się odnawiało, no to zużywa naszego manpowera. Co jest dość kłopotliwe. Na początku go nie mamy dużo. Manpowera pozyskujecie ogólnie z waszej populacji również. I to z populacji wolnych ludzi oraz tribesmenów. No i zresztą w ogóle jak tutaj najedziecie na tą populację, to tak widać co wam co daje. O, nawet manpower mamy też z obywateli. Zdobycie miast, jak i ważnych punktów na mapie powoduje, że odpala wam się właśnie za każdym razem taki event. Ogólnie odradzam wam plądrować tego, zależy wam na tym, żeby te miasta jak najszybciej zaczęły dla was pracować, więc ogólnie warto robić takie bardzo delikatne tutaj plądrowanko. Wyjątkiem jest oczywiście Kartagina, którą splądrujemy do ziemi, bo jest za to achievement. Same walki przypominają to, co znamy z Crusader Kingsa, czy też Europki. Głównie musimy stoczyć kilka bitew, zmusić przeciwnika do wycofania się. W tym czasie nasze mniejsze armie okupują okolice, a my zdobywamy forty. W międzyczasie, póki pamiętam, będziemy mieli dalej takie misje, że tutaj będziemy mogli zrobić z tych takich pojedynczych państewek, które tutaj miast państw, będziemy mogli zrobić naszych wasali. I myślę, że warto to zrobić. Tylko żeby teraz stali się naszymi wasalami, to ogólnie musimy poprawiać z nimi relacje. Na poprawianie relacji wydajemy pieniądze i w zasadzie tutaj nie mamy żadnej takiej mechaniki dyplomatów, nie jesteśmy w żaden inny sposób ograniczeni, tylko poprzez pieniądze, ile możemy tutaj zyskać właśnie na tych relacjach i do każdej z tych nacji, która nie jest naszym wasalem, że się upewniam, ci się uwolnią za chwilę, bo przejmiemy ich overlorda. Wysyłamy poprawienie relacji i zobaczcie, mamy 99% Warscora i możemy teraz w zasadzie podbić wszystko, prawie wszystko, co chcemy, bo o, zobaczcie, nie zdobyłem tej kolumny, więc nie mogę tej prowincji przejąć. Nawet jak mam 100% Warscora i mnie wszystko kosztuje tylko 39, nie mogę tego zrobić, dlatego musimy dokończyć oblężenie tej prowincji. Fort zdobyliśmy, możemy teraz żądać pokoju i zobaczcie Sargest i możemy teraz zająć cały ten region dla nas. Jeżeli wasali podbitych nacji nie przejmujecie albo trybutariuszy podbitych nacji nie przejmujecie, to zostaje uwolnione z tego co zauważyłem. No a podbicie terytoriów zwiększa poziom waszego państwa. Każdy poziom daje tam szereg gratyfikacji lub kar, zresztą tak jak tutaj widzicie. Na przykład teraz mogę posiadać w ogóle sojuszników, jej, i gwarantować niepodległość innym krajom. Po co to robić? No ale nieważne. Po zdobyciu miast, właściwie to państw, nie miast, tutaj musicie zdecydować co się dzieje z lokalnymi familiami. O, czyli właśnie,
To, Show Families, tutaj macie zakładkę Characters i co się dzieje właśnie z lokalnymi familiami. Jeżeli przyjmiecie, że chcecie, żeby do Was dołączyły, no to tutaj się pojawia kolejna rodzina, ale zauważyłem, że im więcej, tym więcej stanowisk musicie im zapewniać i nie jest to dobry sposób. Nie wiem jeszcze, jak tym zarządzać dostatecznie. Może są tutaj osoby, które grały poprzednio w Imperatorze, więc że ta mechanika chyba tu nie uległa zmianie, więc możecie mi na przykład podpowiedzieć, czy opłaca się brać te familie, czy się nie opłaca, czy lepiej brać te większe. Ja osobiście będę wszystkie wyganiał z naszego kraju i trudno, przeżyjemy to, bo dostajemy tylko na 60 miesięcy taki negatywny modyfikator do szczęścia naszej głównej kultury, no ale to trudno, z tym akurat jestem w stanie się pogodzić. I teraz dość ważny event na to, po pierwszych podbojach się pojawia, w którym możemy dać właśnie powstać czwartej familii. Obecnie mamy Fabi, Claudi, Cornelli i możemy spodziewać, że pojawi się rodzina Junius, Salpicius albo ta jakaś, ewentualnie to coś dziwnego ostatniego, jest czwarta rodzina, tylko jakoś tak mniej chce niż pozostałe. Teraz tak, zakończyliśmy pierwsze nasze podboje i warto jest zwrócić tutaj uwagę na mapkę kulturową, że wszystko, co jest na czerwono, to jest nasza grupa kulturowa. Mamy też taki o mały fragment naszej kultury rzymskiej, ale jednak tutaj podbiliśmy teraz kulturę Belian przeważnie, też widać tutaj na naszej mapce. O, możemy w ten sposób podejrzeć Belian, a Sibelian, Sebelian, czy nie Belian, przepraszam, tutaj coś mi zasłoniło. Tą kulturę podbiliśmy i ona nie jest akceptowalna w naszym kraju, nie zwiększyło nam to w żadnym razie wielkości naszych armii. Teraz co warto robić na tych podbitych terytoriach? Pamiętajcie o konkursie na eneba.com, w którym wciąż do wygrania są 3 klucze do ostatniego DLC do Europy Universalis 4. Linki w opisie. A, jeszcze religią się nie przejmujemy, bo to wszystko to jest helenistyczna religia, o niej potem sobie pogadamy. I teraz to, na czym mi zależy. Możemy oczywiście uczynić, dać im większe prawa, tak, zrobić właśnie coś takiego, tylko że zobaczcie, każda taka kultura, która stanie się integrated, czyli akceptowalna, spowoduje, że culture happiness wszystkich kultur, które mamy akceptowalne, spadnie o minus 4, czyli przy 10 to już jest minus 40 i wszyscy będą bardzo niezadowoleni. I na dłuższą metę, zwłaszcza tutaj, gdzie to jest nasza grupa kulturowa, lepiej jest asymilować te kultury, czyli spowodować, że każdy członek kultury Sabellian stanie się Rzymianinem. I lepiej jest właśnie coś takiego robić. Możliwe, że potem w ramach rozgrywki, gdzie tych kultur będzie już tak bardziej się to wszystko pojednoczyć, na przykład, nie wiem, tutaj na przykład Macedonia całą Grecję by sobie podbiła, i tutaj wszędzie kulturę macedońską by wprowadziła, to wtedy przy przypadku tak dużej kultury warto jest integrować kulturę, a nie asymilować, czyli nawracać naszą kulturę, jakoś tak. Nation Overview administracji, tutaj macie podział na gubernie, o widzicie, w których widać prowincje, a jak i całą listę prowincji, gdzie się wszystko znajduje. I tutaj możecie sobie tak, jeszcze fajnie się to nam podświetla, możemy wszystko poustawiać, gdzie co jest. No tak jak mówiłem, w Italii to jest większość naszej głównej kultury, więc na razie tego zmieniać nie będziemy, ale za to w Magna Grecji warto wszędzie zmienić na kulturową asymilację. W miastach dodatkowo jest budynek, teatr, który w sumie zapomniałem o nim totalnie, więc teraz w technologii będę dążył do Grand Theater Technology, żeby móc go stawiać. On też bardzo przyspiesza asymilację kultury, jak widzicie, plus 2, ale to możemy budować tylko w miastach. Asymilacja w naszych settlementsach, o tutaj macie miasto, tutaj settlement, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Tutaj chyba nie da się tego w jakiś sensowny sposób przyspieszyć, jeżeli pamiętam, a jeżeli się mylę, no to mnie poprawcie, bo był budynek do tego, ale on był niewarty stawiania. Tak, kopalnie będą wtedy się szybciej asymilowali kulturowo. O, jest tutaj Provincial Legation, plus 15%, ale nie wiem, czy to jest warte do budowania, powiem Wam szczerze. I też za bardzo nie wiem, jak migracja jeszcze działa w tej grze, więc szczerze mówiąc nie stawiam tego budynku. Sam proces asymilacji możecie tutaj podejrzeć w zakładce Population Info i macie, o, tutaj to dalej rozpisane, no current assimilation, bo pewnie to się jeszcze wszystko nie poprzeliczało, ale jak już kliknę obok, o, to widzicie, że mam rozpisane, jaki jest tego progres. Po wojnie, w sumie teraz to byśmy wypowiadali najlepiej kolejną wojnę, ale pokażę Wam, co się dzieje w przypadku rozwiązania armii. Zobaczcie, że każda armia Levis, czyli spopolitego ruszenia, powoduje, że ponosimy jakieś koszty manpowerowe, w punktach nawet badawczych, więc im więcej armii, tym woli nasza armia, znaczy nasza technologia się tutaj rozwija i nasze państwo, więc warto jest na to zwracać uwagę, więc najlepiej jest taką armię po prostu rozwiązać. W momencie rozwiązania doświadczenie z bitew, okupacji, wszystkiego, co ta armia konkretna zdobyła,
idzie do tej puli, które tutaj mamy. Military Experience, o. Tego też nie widziałem na początku, jak to działa. A Military Experience wydajemy na rozwój tradycji wojskowych i chyba na nic więcej. Jedne misje wykonaliśmy, zobaczcie, dostajemy przyspieszenie asymilacji populacji w danym regionie, co jest bardzo fajne. I jednocześnie daje nam to kolejną misję na ustanowienie nowego miasta, który będzie jakby stolicą danego regionu. Skasowanie paru fortów i wreszcie jestem na plusie. Lojalność postaci, w momencie kiedy się stają nielojalne, najczęściej dochodzi u was do wojny domowej, więc trzeba na to bardzo zwracać uwagę, że czasem lepiej stracić pieniądze albo dać jakiś negatywny modyfikator dla danego regionu, żeby postać była cały czas dla was lojalna. Jeszcze postacią, które zasiadają w naszych urzędach, warto dawać czasem wolną rękę, tylko trzeba tutaj uważać, żeby nie miały dużej korupcji. Bo im większa korupcja, tym niestety drożej nas kosztują te postacie dalej w utrzymaniu. Jest to dość upierdliwe wraz z rozwojem dalszej rozgrywki. Więc na przykład jak postać ma wysoką lojalność, no to nie warto tego zwiększać. Możemy oczywiście też dawać przekupstwo, żeby tutaj zwiększyć jeszcze bardziej lojalność. No, tylko trzeba na to bardzo, ale to bardzo uważać. Lojalne postacie na urzędach też zwiększają przyrost naszego political influence, a tego potrzebujemy do szeregu akcji dyplomatycznych, jak i wewnątrz kraju. O kurde, trochę zajęli. Jak nigdy, na gubernatorów prowincji warto wyznaczyć osoby, które mają jak najwyższy tutaj wskaźnik finezji, nie wiem czy tak się nazywa, oraz jak najniższy wskaźnik korupcji. Nie wiem jeszcze jak to jest z tym statementshipem, ale akurat wiem, że to rośnie wraz z czasem zarządzania, plus dodatkowo mamy inne modyfikatory, na które warto zwrócić uwagę. Popularność również jest dość ważna, no ale najważniejsze są właśnie te czynniki, o których wspomniałem na początku. Ech, co zmianę gubernatora czeka nas niestety też znowu przeklikiwanie jego zadań. Jeśli armię zobaczymy jak nam pójdzie. Niestety armie są troszeczkę mniejsze, no, populacja nam się zmniejszyła, no ale powinniśmy dać radę. Mamy dużo naszych marchi, które dołączą, więc atakujemy. Kampanię rozpoczynamy od bitwy, którą tutaj stoczyliśmy chyba z ich największą armią i bez większego problemu ją wygraliśmy. Zajęliśmy też główne miasto i następnie, no niestety jest to, czego bardzo nie lubię w tej grze, czyli takie bieganie za przeciwnikiem i jego wyłapywanie, ale to jest chyba domena każdej gry Paradoksu. Tutaj przynajmniej jest fajne to, że możemy to w pewnym stopniu zautomatyzować i no, później jak będziemy mieli więcej tych armii, możemy chodzić główną, a pozostałe ustawić, żeby były właśnie na wyłapywanie przeciwnika, bronienie granic, albo przejmowanie fortów, co jest naprawdę fajne na późniejszym etapie gry, gdzie tych armii, którymi możemy sterować, jest dość sporawo. Samo siege'owanie tutaj tego regionu już nie było problemem, następnie no, atakowałem pozostałe armie przeciwnika, żeby mi nie chodził i nie odbijał prowincji. W sposób to zaznaczamy armię, ładujemy się na okręty, nie wiem jaką liczbę jeszcze trzeba mieć do tego, żeby tutaj pływać, ale... No i niestety, no, Korsycy nie są w stanie dowieźć wojska, a zaraz nam się kończy wojna, więc jestem zmuszony zakończyć to w ten sposób. Ale tak czy siak niezły kawałek ziemi zdobyliśmy, Korsykę zdobędziemy następnym razem, bo już na pewno nie będą w stanie wystawić nagle 13 tysięcy wojska na tym zadupiu. Ustawiamy teraz wszędzie kulturalną asymilację, bo na tym mi właśnie zależy w tym momencie. I w zasadzie to chyba też koniec, no prawie koniec łatwych do zdobycia terenów, bo tutaj już mamy kulturę galicyjską, czy jakąś taką inną. Na pewno mamy religię druidik i tu już problemów jest więcej. Co prawda widzieliśmy tylko fragment rozgrywki, ale mogę wam powiedzieć, że gra zmieniła się mocno na plus i ją bardzo serdecznie polecam. Teraz jest dobry moment, żeby do niej wrócić i dać jej jeszcze jedną szansę. Kolejnego odcinku spodziewajcie się w czwartek i wtedy zdecyduję, czy będę nagrywał coś więcej z tej gry.